Solidarna Polska chce apelować do Niemców o wycofanie się z NS2. Solidarna Polska chce przyspieszenia prac nad uchwałą wzywającą Niemcy do wycofania się z Nord Stream 2. Solidarna Polska chce, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu została przyjęta uchwała wzywająca Niemcy do zaprzestania budowy Nord Stream 2. W piątek zostanie złożony wniosek do marszałek Sejmu o przyspieszenie prac nad projektem uchwały, poinformował wiceszef resortu klimatu Jacek Ozdoba. Projekt uchwały Sejmu wzywającej niemiecki rząd do zaprzestania budowy gazociągu Nord Stream 2 politycy Solidarnej Polski przedstawili we wrześniu ub.rok, a przypomnieli o nim podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie. W dniu dzisiejszym składamy wniosek do pani marszałek Sejmu, Elżbiety Witek o przyspieszenie procedowania uchwały, która od września leży w Sejmie w sprawie wezwania Republiki Federalnej Niemiec do natychmiastowego zaprzestania budowy antyeuropejskiego projektu o nazwie Nord Stream 2, mówił wiceszef resortu klimatu i środowiska, poseł Solidarnej Polski Jacek Ozdoba. Ozdoba dodał, że treść projektu uchwały została wcześniej omówiona z koalicjantami Solidarnej Polski, PiS i Porozumieniem. Wiceszef resortu środowiska przypomniał o krytycznym stanowisku polskiego rządu, USA i Parlamentu Europejskiego wobec Nord Stream 2. Podkreślił też, że głos Polski w tej sprawie jest niezwykle istotny, zwłaszcza po niedawnych słowach prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera dla Rheinische Post, który bronił Nord Stream 2, argumentując, że po trwałym pogorszeniu stosunków w ostatnich latach relacje energetyczne są prawie ostatnim pomostem między Rosją a Europą. Obie strony muszą zastanowić się, czy ten most można całkowicie zburzyć. Jak mamy wpływać na sytuację, którą postrzegamy jako niedopuszczalną, kiedy odcinamy ostatnie połączenia, mówił Steinmeier. Poseł Solidarnej Polski podkreślił, że uchwała, którą przygotowało jego ugrupowanie, jest przede wszystkim wyrazem solidarności z Europą. Nord Stream 2 to nie jest projekt, który jest skierowany tylko przeciwko Polsce, ale przeciwko całej wspólnocie europejskiej, dlatego zasadne jest, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu taka uchwała została przyjęta ponad podziałami i Sejm wyraził swój stanowczy sprzeciw wobec tego antyeuropejskiego projektu, mówił. Ozdoba poinformował także, że w tej sprawie lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, rozmawiał w piątek z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Z kolei poseł Norbert Kaczmarczyk podkreślał, że poparcie dla uchwały będzie testem dla polskiego parlamentu i opozycji. Jeżeli polski parlamentarzysta nie zagłosuje za tą uchwałą, to znaczy, że nie jest za jednością europejską. Nie jest za tym, żeby Polacy mogli równo konkurować w Unii Europejskiej, a jest tylko i wyłącznie za interesem niemieckim, mówił. Tutaj będzie swoistego rodzaju test, czy politycy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy, Kukiz15 zagłosują za uchwałą i będą za prawdziwą wspólnotą europejską i wyzbędą się tego kompleksu niemieckiego, wspierając tylko i wyłącznie często gospodarkę niemiecką, niemieckie firmy, a przeciwstawią się wielkiemu reżimowi współpracy Rosji właśnie z Republiką Federalną Niemiec, podkreślał Kaczmarczyk. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest na 24 i 25 lutego. 21 stycznia Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Unię Europejską do natychmiastowego wstrzymania budowy Nord Stream 2 i nałożenia nowych sankcji na Rosję. Dokument został przygotowany w odpowiedzi na aresztowanie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Rezolucja jest niewiążąca. Na początku grudnia 2020 roku prace nad tym projektem o wartości 9,5 miliardów euro, mającym stworzyć podmorski gazociąg z Rosji do Niemiec o długości 1200 km, zostały wznowione na wodach niemieckich po zawieszeniu na blisko rok na skutek sankcji amerykańskich. Układanie gazociągu Nord Stream 2 jest na ukończeniu i większość prac, które należałoby jeszcze wykonać, miałoby zostać zrealizowanych na wodach duńskich. Budowie rosyjsko-niemieckiego gazociągu ostro sprzeciwiają się Polska, Ukraina i państwa bałtyckie, a także USA. Krytycy Nord Stream 2 wskazują, że projekt ten zwiększyłby zależność Europy od rosyjskiego gazu oraz rozszerzyłby wpływ Kremla na politykę europejską. Realizację projektu popierają Niemcy,
Austria i kilka innych państw Unia Europejska.